Serdecznie wszystkich witam na panelu Perspektywy i kierunki rozwoju portów morskich w Polsce w bloku Gospodarka Morska. Ja nazywam się Tadeusz Hatalski, jestem kapitanem żeglugi wielkiej. Od 2015 roku jestem członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Od ubiegłego roku jestem również członkiem Rady Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych. A dzisiaj mam przyjemność prowadzić ten panel. Oprócz mnie w dyskusji będą brali udział pan Dariusz Jelonek, również kapitan żeglugi wielkiej, prezes Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych, od 22 lat związany z V-Ships Polska, obecnie jako dyrektor zarządzający. Jest również z nami dr Krzysztof Kochanowski, radca prawny, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego i współautor projektu nowego kodeksu morskiego. Zawodowo od 1989 roku prowadzi kancelarię prawną Mar Consult, którą wyróżnia unikalne doświadczenie w prawie morskim stosowanym, szczególnie jeżeli chodzi o transport morski. Jest również pan Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, absolwent Politechniki Gdańskiej, a także posiada także dyplom studiów Executive MBA, menadżer o wieloletnim doświadczeniu, przewodniczący Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, a obecnie, powiem to od siebie, z wizją i pasją realizuje strategię rozwoju portu w Gdyni. I jest również pan Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu Morskiego Elbląg, absolwent 3 uczelni Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Morskiej w Gdyni. Od 2016 roku jest również wiceprezesem Związku Małych Portów Morskich. Także jak państwo widzicie, mamy prelegentów, można powiedzieć, z wysokiej półki. Proszę państwa, temat naszego panelu: perspektywy i kierunki rozwoju portów morskich w Polsce. Zacznę tak może trochę górnolotnie. Nasza planeta, na której mieszkamy, nazywa się Ziemia. Ale w takim zwykłym, codziennym życiu nie do końca sobie uświadamiamy, że planeta Ziemia w 3/4 swojej powierzchni jest pokryta wodami. Morza i oceany na Ziemi zajmują 3/4 powierzchni. W związku z tym nie ma innej drogi, jak przewiezienia towarów na przykład z Ameryki Północnej czy Południowej do Europy, jak drogą morską. To samo dotyczy Australii, Japonii, a także i Afryki. U nas waga tego transportu morskiego przez wiele lat była w dużym stopniu zapomniana. Ale od kilku lat, dokładnie od 5 lat, to się zmieniło. I gospodarka morska powoli i z trudnościami odzyskuje swoje znaczenie. 17 września ubiegłego roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku. Cele i założenia tego programu są wyjątkowo ambitne. Program zakłada, że do 2030 roku polskie porty staną się portowymi liderami w basenie Morza Bałtyckiego i będą pełnić kluczową rolę w globalnym łańcuchu dostaw towarów dla Europy Środkowo-Wschodniej. I dzięki temu staną się stymulatorem
nie tylko rozwoju gospodarczego, ale i społecznego. Program ten obejmuje oczywiście wszystkie porty. Przystanie, porty lokalne, porty regionalne i porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Tych ostatnich, tych najważniejszych o podstawowym znaczeniu mamy u nas 4. Licząc od zachodu, to jest Świnoujście, Szczecin, Gdynia i Gdańsk. Ponieważ jesteśmy w Gdyni, to zgodnie z powiedzeniem bliższa koszula ciału, zajmiemy się głównie Gdynią. Zajmiemy się również Elblągiem, który jest tutaj niedaleko i do którego swobodny dostęp od strony morza jest obecnie budowany. Chciałbym również, żebyśmy chwilę poświęcili lądowym korytarzom transportowym, bo to w istotny sposób wpływa na rozwój portów morskich. A także temat ostatnio aktualny, farmy wiatrowe. Ich wpływ na rozwój portów i porty w kontekście portów jako zaplecza zarówno budowy, jak i eksploatacji. Także zaczniemy od Gdyni. Ja myślę, że prezes Meller, prezes zarządu, przepraszam, tutaj nam powie. Ostatnio dużo słychać o porcie zewnętrznym. Nie jest to idea nowa, bo to już w latach 70. o tym się mówiło, ale potem stało się cicho na ten temat. A teraz znowu słyszymy o porcie zewnętrznym. Czy może pan nam powiedzieć, jak to się stało, jak do tego doszło, że ta idea odżyła i zaczyna być realizowana? Przychodząc do portu po raz wtóry, bo kiedyś już w porcie pracowałem na początku lat 90., ale przyszedłem powtórnie do portu w 2016 roku, obejmując stanowisko prezesa. Doszedłem do wniosku, że port w Gdyni, który był zaraz po jego wybudowaniu, prawie 100 lat temu, portem niezwykle nowoczesnym, jednym z najnowocześniejszych portów na Bałtyku, mającym olbrzymi potencjał przeładunkowy jak na ówczesne czasy, no w tej chwili jest już portem, który przestał trochę spełniać swoje funkcje, swoją rolę. No przede wszystkim z racji tego, że zmieniły się totalnie jednostki pływające, które do portu zawijały. Informacje o tym, że Bałtyk jest niewielkim morzem i tutaj będą tylko niewielkie statki wpływały, zostało przełamane w momencie, kiedy okazało się, że duże statki oceaniczne jednak mogą tutaj wpływać. W związku z tym została odrodzona po raz wtóry idea, pomysł, aby dla szczególnie tych dużych serwisów oceanicznych stworzyć właściwe warunki. Te właściwe warunki możemy osiągnąć tak naprawdę budując port zewnętrzny, czyli pirs wychodzący na wody Zatoki Gdańskiej, około 2-kilometrowej długości, stanowiący ponad 150 hektarów powierzchni, oczywiście z funkcjami jeszcze dodatkowymi. Natomiast może to być nowe otwarcie w drugie stulecie funkcjonowania portu Gdynia. Stąd między innymi powstał pomysł, ale jednocześnie zaczął być ten pomysł wcielany w życie. Przystąpiliśmy do koncepcji projektowej, przystąpiliśmy do wyboru wspólnie z ówczesnym Ministerstwem Rozwoju i inwestycji do wyboru firmy, która pomoże nam ułożyć specyfikację tak, aby w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w odpowiednim momencie wyłonić firmę, partnera, który zechce zainwestować i w porcie Gdynia operować. W tej chwili jesteśmy na etapie ukończenia pierwszej fazy tych prac,
Jeżeli chodzi o drugą fazę, będziemy gotowi mniej więcej pod koniec roku i myślę, że początek przyszłego roku to będzie ten moment, kiedy poznamy naszego przyszłego inwestora, firmę, która zechce w ramach PPP z nami ten port zewnętrzny budować. Musimy też powiedzieć jedno, to, że będziemy szli w nowoczesność, w nowe parametry i możliwości portu Gdynia, nie oznacza, że porzucamy zupełnie to, co się dzieje w obecnym porcie. Mamy w tej chwili uruchomiony bardzo szeroki program poprawy warunków nawigacyjnych w naszym porcie. Jest to program polegający na pogłębianiu głównych kanałów portowych, ale również na modernizacji istniejących nabrzeży. W tej chwili, będąc w okolicy kapitanatu portu Gdynia, można zobaczyć, że jest wyburzana część pirsu od strony marynarki wojennej, wejścia wewnętrznego. Wejście wewnętrzne zmieni swoje parametry. Do tej pory to jest 100 metrów szerokości, będzie miało za chwilę 140 metrów, czyli poprawi się znacznie bezpieczeństwo statków, które do portu Gdynia wpływają. Poza tym, mówiąc o poprawie parametrów od strony wody, nie możemy też zapominać o tym, co się dzieje od strony lądu. W tej chwili są realizowane projekty kolejowe, które pozwolą na to, żeby port Gdynia był doskonale połączony nowymi szlakami kolejowymi, które omijać będą Trójmiasto. Czyli tutaj mówimy o tym, co się dzieje w tej chwili, czyli modernizacja układu kolejowego w porcie. Natomiast docelowo budowa linii 201. Cały czas również myślimy o poprawie dostępu drogowego. Temat Drogi Czerwonej to już jest taki bardzo głośny temat, o którym wielokrotnie mówiono. Raz ta droga nam się przybliżała, raz się oddalała. W tej chwili jesteśmy po rozmowach z Ministerstwem Infrastruktury i myślę, że nie było w całym cyklu takiego momentu, kiedy budowa tej drogi była tak blisko. Mam nadzieję, że zrozumienie sfer rządowych, wsparcie lokalne tutaj, między innymi portu, zakończy się tym, że ta droga ostatecznie powstanie. To da miastu pewien oddech, albowiem wyprowadzi ruch ciężarowy bezpośrednio na obwodnicę i dalej na autostradę. I nie będziemy musieli estakadą Kwiatkowskiego, która jest właściwie w ciągłym remoncie, nie będziemy musieli jeździć z ładunkami, które jadą do portu. I takie są dzisiaj najbliższe plany w perspektywie 2030. Rzeczywiście został zapisany port zewnętrzny. My w tej chwili szacujemy w naszych planach, harmonogramach, że jest duża szansa na to, aby przed rokiem 30 pierwszy statek oceaniczny do portu Gdynia zawinął. Tak w rzeczywistości mówimy tutaj o mniej więcej 2028 roku, kiedy port Gdynia zrobi nowe otwarcie, kiedy wrócimy z powrotem do możliwości przeładunkowych, które kiedyś były. No i przede wszystkim, że nie będziemy mieli żadnych ograniczeń, jakie w tej chwili port Gdynia często ma, jeżeli chodzi o zawieranie środków. Także rzeczywiście to jest nowe życie portu, nowe otwarcie na nowe stulecie. Dziękuję bardzo. Ale nigdy nie jest tak, że są same blaski. Są również i cienie. Panie mecenasie, może pan by przedstawił swój punkt widzenia w tej sprawie. Dziękuję uprzejmie. No cóż, pozwolę sobie zasiać to źdźbło wątpliwości, małą łyżkę dziegciu do tej beczki miodu. Ja co prawda jestem prawnikiem, ale siedzę w shippingu od ponad 30 lat, tak się składa, że jestem poniekąd obciążony dziedzicznie wiedzą z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki. Moi rodzice zajmowali się tym całe życie do tej pory.
na Politechnice Gdańskiej, w związku z tym pewne aspekty komunikacyjne są mi bliskie genetycznie. I panie prezesie, co do tego, że ładunki będą, nie będę się wypowiadał, to byłoby wyróżnienie z fusu i byłoby bezczelnością z mojej strony, gdybym powiedział, że ich nie będzie. Pytanie jest tylko, jak pan, pozwoli pan, że spersonifikuje, jak pan chce te ładunki z Gdyni rzeczywiście wywieźć? Bo wiemy, jak Gdynia jest umiejscowiona i pan rzeczywiście odniósł się do kwestii transportu drogowego i kolejowego, ale pozwoli pan, że ja jednak pewne wątpliwości wyrażę. Pierwsze to jest transport drogowy. Rzeczywiście ta droga czerwona czy różowa odciąży trasę Kwiatkowskiego, ale to nie zmieni faktu, że ten cały strumień ciężarówek, których w tym momencie będzie znacznie więcej, w dalszym ciągu wyleci na naszą obwodnicę. Nie będzie to tak jak w tej chwili w okolicach Chważna, tylko Chylonia. To niewiele zmienia. Ten cały strumień ciężarówek będzie musiał przelecieć całą naszą obwodnicą, żeby wyjść na wylot albo autostrada, albo szosy warszawskie, bo tam strumienie towarowe idą. Czy ktoś robił w związku z tym takie symulacje, czy ta nasza obwodnica taki ruch wytrzyma? A jeżeli nie wytrzyma, to jak możemy ją rozbudować? To jest moja pierwsza wątpliwość dotycząca transportu drogowego. Poza tym wiemy również, że przyszłość to jest raczej jednak chyba transport kolejowy. No, on ma szereg walorów, o których nie musimy tutaj wspominać. Pan powiedział o nowej drodze bodajże 201, a czy ona, torach, przepraszam, czy to nie jest raczej połączenie w kierunku zachodu? Natomiast cały strumień praktycznie towarowy z naszych portów idzie na południe, na Warszawę, Poznań, Śląsk, Wrocław. A zatem to jest w dalszym ciągu linia, która przechodzi dokładnie przez całe Trójmiasto, od Gdyni przez Sopot, Wrzeszcz i Gdański. W związku z tym ten zwiększony strumień towarowy, obawiam się, znowuż będzie nam, jestem gdańszczaninem akurat, mieszkającym w Gdyni, będzie nam leciał przez Trójmiasto. Czyli większość z nas koło tej linii kolejowej mieszka. Czy moja obawa znowu, czy ta linia kolejowa to wytrzyma? Bo tych linii, która przechodzi przez Trójmiasto, na pewno nie rozbudujemy. Tam miejsca nie ma. Obwodnice pewnie możemy. I wreszcie taka trzecia wątpliwość dotycząca samej Gdyni. Ja mam wrażenie, mieszkając i pracując w Gdyni od dawna, że Gdynia straciła zainteresowanie portem, a najchętniej by się od tego portu w ogóle odwróciła. Mam wrażenie, że niemała część gdynian tak właśnie myśli. Port im przeszkadza. Władze Gdyni chcą zamienić jeden z lepszych pirsów, czyli dawny pirs Dalmoru, w mieszkaniówkę, tak jakby się odwracała tego portu tyłem. I mnie się tak akurat nie podoba. Ja bym chciał, żeby port w Gdyni był wielki. To absolutnie jest, zresztą, że jest tego. Ale czy będziemy mieli wsparcie miasta Gdyni w takich działaniach, które nie do końca wydają się zbieżne z ich gdynian nastrojami? To proszę mi wybaczyć te trzy wątpliwości, ale nie może być tak, że dyskusja jest prowadzona wyłącznie w tonie entuzjastycznym, bo to nie byłaby dyskusja. To wszystko z mojej strony. Dziękuję uprzejmie. To może ja odniosę się do tych trzech najważniejszych spraw, zaczynając od tej może kolejowej. Linia 201 to jest wylot z Gdyni na Kościerzynę z ominięciem Trójmiasta, bo rzeczywiście dzisiaj linia kolejowa, ta, która biegnie przez Trójmiasto, jest niezwykle przeciążona i pamiętajmy o tym, że obciążenie tej linii jest tak naprawdę głównie podporządkowane kolei osobowej, czyli pociągom osobowym, w szczególności ekspresy Pendolino, wszelkiego rodzaju tego typu pociągi. W związku z tym często zdarza się, że ładunki dzisiejszą drogą kolejową mają szansę wyjeżdżać z portu tylko w godzinach późno popołudniowych, wieczornych czy nawet nocnych. I to jest dla nas też już w tej chwili niezwykłe ograniczenie. Linia 201, która poleci z Gdyni na Kościerzynę i włączy się w tą linię w okolicach Emilianowa pod Bydgoszczą, spowoduje, że wydolność kolejowa będzie znacznie większa. Ponieważ ta wydolność kolejowa będzie znacznie większa, planujemy z dzisiejszych 20 mniej więcej 7%, bo tyle ładunków wyjeżdża z portu na torach, niewiele. Chcielibyśmy dzięki temu nowoczesnemu połączeniu znacznie zwiększyć ten procent do 40%,
może udałoby nam się nawet osiągnąć wyższy poziom. Oczywiście jesteśmy świadomi, że jednak część tych ładunków, znacząca część, będzie dalej wyjeżdżała na kołach, czyli tirami. No i tutaj wracając do tych obliczeń, sprawdzaliśmy, liczyliśmy, bo oczywiście to są pewne koncepcje, które powstają drogi czerwonej, więc jest liczone natężenie ruchu. Na dzień dzisiejszy, zakładając, że więcej ładunków będzie wyjeżdżało na torach, mamy jeszcze możliwości wywozu. Oczywiście tutaj nie liczymy sytuacji takich, jakie się na obwodnicy zdarzają. Wypadek, stłuczka powoduje zatrzymanie jednego pasa czy dwóch nawet i wtedy powstają rzeczywiście korki. Natomiast na dzień dzisiejszy obwodnica jeszcze jest wydolna, choć myślę, że liczona na obciążenie lat 70., no dzisiaj by musiała być rzeczywiście modernizowana. I o tym trzeba myśleć docelowo, z tym, że to już raczej Ministerstwo Infrastruktury i Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Mówiliśmy też o zainteresowaniu samego miasta. Rzeczywiście, miasto ma pomysł na to, żeby tereny wokół portu, póki co wokół portu, były zagospodarowane nieco inaczej niż jest to nasza intencja. Ja jestem mieszkańcem Gdyni, ale stwierdzam jedno. Port jest dzisiaj jednym z nielicznych przedsiębiorstw, które daje pracę ludziom, mieszkańcom Gdyni. I to musimy sobie jasno powiedzieć. Jeżeli ten port zacznie przygasać, tak naprawdę Gdynia zacznie tracić swoje piękno, nazwijmy to, czy swój potencjał i będziemy jedynie mogli mówić w cudzysłowiu, czy z pełną ironią, uśmiechnij się, jesteś w Gdyni. Już dzisiaj widać to, że następuje pewna ekspansja ludzi do Gdańska, bo Gdańsk na przykład spowodował, że tam powstaje mnóstwo firm, nowoczesnych firm, powstają olbrzymie biurowce i dzisiaj młodzi ludzie, szukając mieszkania, raczej kierują się w stronę Gdańska i statystyki są brutalne. W Gdyni mieszkańców ubywa. Do pewnego momentu przybywało, bo gdańszczanie szukali w Gdyni swojego miejsca, natomiast dzisiaj... no więc właśnie. A dzisiaj mamy sytuację niestety odwrotną. Polityka miasta jest taka, jaka jest. Nie będę krył, że często się z tą polityką nie zgadzamy i mamy pewne punkty sporne, jak chociażby to, że ostatnio objęliśmy ten pir z Dalmoru, czyli molo rybackie, granicami administracyjnymi portu i wciągnęliśmy jakby w nasze granice to molo, tak żeby mieć trochę jednak wpływu na to, co się tam będzie działo. Oczywiście to nie bardzo jest po myśli naszych włodarzy, bo oni chcieliby, żeby tam w sposób jasny, prosty powstały apartamenty z widokiem na morze, tak? I tym samym, żeby mieli święty spokój, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tego mola, bo ono stoi właściwie od wielu, wielu lat i trudno było powiedzieć, co tam ma być. No dzisiaj są to tereny PHN-u, który jest typowym deweloperem. Wybudował kilka budynków, dokładnie 6. To są apartamentowce z widokiem na basen prezydenta. Jeżeli chodzi o budowę dalej apartamentów w tym obszarze, żeśmy trochę tutaj akurat te chęci przyblokowali. I raczej będą to w dalszej kolejności budowane budynki użyteczności publicznej. Wszak my jako Gdynianie no nie mamy jakby w tej chwili centrum. Tak? To, co się dzieje, to jest tylko namiastka, skwer Kościuszki, który swoje lata świetności ma dawno, dawno temu za sobą. Musimy w pewien sposób też trochę moderować politykę, co nie oznacza, że chcemy się aż tak rozwijać i ingerować, natomiast też nie chcemy,
żeby działo się to, co się dzieje, szczególnie tutaj od strony Gdyni Południowej, czyli ulica Wendy. Widzimy apartamentowce, które niemalże wchodzą na nasz teren. Musimy żyć, bo to jest pewna symbioza, miasto i port. I nie do końca się zgadzamy z tym, żeby budować apartamenty, które, powiedzmy sobie uczciwie, w większości są puste i martwe, bo to jest też istotne. To nie jest tak, że szczęśliwi Gdynianie zamieszkają nad morzem, bo szczęśliwi Gdynianie szukają apartamentów gdzieś bardziej na zapleczu, w miejscach spokojnych. Natomiast to są typowe apartamenty, które później są albo zasiedlane przez bardzo krótki okres wakacyjny, albo to są mieszkania na wynajem, długo czy krótkoterminowe. Ja pozwolę się wtrącić do tej dyskusji i na chwilę zmienię rolę z moderatora na prelegenta. Proszę Państwa, jest produkcja i jest konsumpcja. Miasto Gdynia powstało dzięki portowi Gdynia. To była wioska rybacka. Dopiero jak zaczął się budować port, to dzięki pracy w porcie przyjeżdżali tutaj ludzie, pracowali, dorabiali się, budowali mieszkania i miasto się rozwijało. W tej chwili miasto, to o czym już tutaj mecenas wspomniał, miasto dominuje i prezes dominuje nad portem. Ale to nie jest dobra droga, bo budowa apartamentów to jest jednak konsumpcja. Żeby mogła być konsumpcja, to musi być produkcja, a produkcję zapewni w sensie wytwarzania, w sensie zarabiania pieniędzy, zapewni tylko port. Także ja osobiście podpisuję się obydwiema rękami pod ten projekt budowy portu zewnętrznego. Natomiast to, o czym wspomniał dr Kochanowski, że zbytniego obciążenia obwodnicy Trójmiasta. Tak, to jest prawda, ale już jest w planie obwodnica metropolitalna i ona będzie w najbliższych latach realizowana, także ten problem zostanie również rozwiązany. Czy panowie, ktoś z panów jeszcze chciałby tutaj? Bardzo proszę. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo rozumiem, że ten port zewnętrzny będzie głównie nastawiony na statki kontenerowe, przynajmniej tak to widać z różnych, powiedzmy tutaj, zdjęć takich robionych komputerowo. Jak to wygląda w stosunku, jakaś taka, powiedzmy, rywalizacja z portem gdańskim, tak, który też wyszedł jakby trochę na zewnątrz i już w tej chwili obsługuje te wielkie, powiedzmy, statki oceaniczne, kontenerowe. Czy nie obawia się pan, że jakby zabraknie wam klientów, tak, no bo jednak porty są bardzo blisko położone blisko siebie, czy tak powiem, czy zapotrzebowanie na obsługę takich statków jest wystarczające, żeby dwa porty obok siebie istniały? Jeżeli mówimy o podjęciu decyzji o budowie portu zewnętrznego, musimy uwzględnić pewne czynniki zewnętrzne. Przede wszystkim ilość ładunków, która się znajduje na Bałtyku i perspektywy, jak te ładunki będą przyrastały, bo tutaj musimy powiedzieć, że o przyroście. Liczyliśmy, sprawdzaliśmy, analizowaliśmy, tych ładunków starczy. Jest kwestia tego, żebyśmy nie kanibalizowali się wzajemnie z portem Gdańsk, który ma swój terminal głębokowodny DECET i zamierza go również rozbudować o kolejny pirs. Natomiast jest dla nas bardzo istotne, żeby te ładunki, które płyną do naszych sąsiadów, do Kłajpedy przede wszystkim, bo to jest dla nas taki port konkurencyjny, żeby przejmować te ładunki, które tam płyną. Jeżeli chodzi o powstanie dwóch terminali głębokowodnych, czyli DECET-u w Gdańsku i portu zewnętrznego w Gdyni, to jest oczywiście tak. Po pierwsze, ilość ładunków, która powinna wystarczyć dla nas obu. Druga rzecz, pewna dywersyfikacja dostaw. My znamy z praktyki
że zdarzają się różne sytuacje, które powodują zatrzymanie pracy terminala. Dywersyfikacja umożliwi, że nieprzyjęcie ładunków w Gdańsku może być zrealizowane poprzez port Gdynia docelowo, no i odwrotnie. Bywały sytuacje, gdzie powstała katastrofa, coś się zdarzyło, nie można było ładunków z portu wywieźć. Były ataki hakerskie, nawet niedawno na znane firmy zajmujące się przewozem kontenerów, gdzie rzeczywiście tego typu działania spowodowały paraliż, no i oczywiście powstanie olbrzymich strat. Dla nas ważne jest, ponieważ ja na to patrzę w skali mikro i w skali makro. Skala mikro to każdy z portów chce osiągnąć jak najlepsze wyniki i każdemu zależy, żeby te wyniki przeładunkowe miał jak najlepsze. Natomiast skala makro to jest skala pewnego pojęcia ekonomicznego, gdzie tak naprawdę wszystkie korzyści wynikające z opłat, z ceł, z podatków lądują w takim worku, który się nazywa budżet państwa. I tutaj w tej skali jest niezależne, czy ładunek będzie przeładowany w Gdańsku czy w Gdyni i tak w efekcie końcowym wygranym jest jeden, czyli budżet państwa. Dla nas jest istotne, żebyśmy pozyskali partnera, który zechce również wziąć na siebie część tego ryzyka przeładunkowego, czyli będziemy przede wszystkim próbowali rozmawiać z firmami, które do portu przyjdą z pieniędzmi na inwestycje, ale również z ładunkami. I to jest dla nas istotne. Dziękuję bardzo. Mamy następny gorący temat, Mierzeja Wiślana. Przekop przez Mierzeję Wiślaną, nowa droga wodna do Elbląga. Elbląg jest starym portem, powstał jeszcze za czasów krzyżackich, chyba w 1247 roku krzyżacy tam zbudowali przystań. I dopóki miał swobodny dostęp do morza, to istniał, pracował, rozwijał się, oczywiście na miarę możliwości. Potem od 1945 roku sytuacja się zmieniła. Elbląg stracił dostęp, swobodny dostęp do morza. No i z tego powodu podupadł. Jest z nami dyrektor Zgliński, dyrektor portu w Elblągu. Jak pan widzi szanse, zagrożenia wynikające z budowy nowej drogi wodnej? Znaczy o atrakcyjności inwestycyjnej portu, tak jak tutaj już słyszeliśmy z wypowiedzi pana prezesa Müllera, świadczy jego dostępność komunikacyjna. O ile na warunki elbląskiego portu, jako małego portu komunalnego, bo takim jest port elbląski, od strony lądowej ten dostęp jest zapewniony. Natomiast tak jak pan kapitan wspomniał, od strony wody ten dostęp jest ograniczony. Ograniczony na tyle, że graniczymy z terytorium państwa, które nie jest członkiem Unii Europejskiej, państwa sąsiada, który bywa sąsiadem kapryśnym. I ta dostępność do elbląskiego portu jest między innymi uzależniona od jego kaprysów. Pamiętamy okres prosperity elbląskiego portu, gdzie jak na elbląski port, mały port, te przeładunki dla nas wydają się dość wysokie. W roku 96 przeładunek samego węgla wyniósł około 400 tysięcy ton. Po okresie, po roku 2006 do roku 2010 port elbląski praktycznie mógł przestać istnieć, ponieważ jednostronną decyzją rządu rosyjskiego swobodna żegluga po rosyjskiej części Zalewu Wiślanego została zamknięta. Wtedy elbląski port popadł w taki marazm. Wielkość przeładunków wyniosła w 1989 roku niespełna 3000 ton. Natomiast dzięki przychylności władz lokalnych, ponieważ 100% udziałowcem elbląskiego portu jest gmina miasto Elbląg. I dzięki decyzjom ówczesnych władz zostały podjęte działania inwestycyjne mające na celu na przykład budowę nowego terminala przeładunkowego,
budowę międzynarodowego punktu odpraw granicznych pasażerów i statków turystycznych. I dzięki tym podjętym decyzjom Port Elbląski dalej istniał. Natomiast tak jak wspomniałem o atrakcyjności inwestycyjnej portu, świadczy jego dostępność i obecnie realizowana inwestycja budowy nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską i powiązanych z tym inwestycji w samym porcie elbląskim stworzy warunki do lepszych działań inwestycyjnych do budowy nowych terminali. I cieszę się bardzo i kibicuję zawsze dużym portom, tym podstawowym znaczeniu dla gospodarki państwa, czyli portu Gdynia i Gdańsk, że tak dobrze się rozwijają. Dzięki temu, że one tak się rozwijają, mają oczywiście swoje problemy komunikacyjne z dostępnością od strony lądu, z dowiezieniem towaru i z wywiezieniem towaru. Port Elbląski po realizacji inwestycji budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną będzie mógł się stać takim zapleczem tych dużych portów, gdzie część tych ładunków będzie mogła być przejęta przez Port Elbląski, a właściwie Port Elbląski będzie mógł pomóc w rozładowaniu tego problemu komunikacyjnego. My już widzimy na bieżącym etapie inwestycyjnym budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, że zgłasza się do nas dużo potencjalnych kontrahentów, firm, które poszukują terenów inwestycyjnych, terenów, na których będą mogli przeprowadzić realizację właśnie budowy swoich nowych terminali. A dzięki temu, że jesteśmy spółką komunalną, nazwijmy to, nie mamy takich problemów, jak jest w porcie Gdyni, czyli nasza strategia rozwoju, ona jest ściśle skorelowana ze strategią rozwoju miasta. I to miasto, mając w swoich zasobach tereny portowe, powinno myśleć o tym, żeby nie przeznaczać je pod właśnie deweloperkę, bo jak to my mówimy, sprzedaje się tylko raz, natomiast powinno myśleć o kompleksowym rozwoju działalności portowej. To, o czym wspomnieliśmy na początku, że działalność portowa to nie jest tylko wąski szereg czynności rozładunkowych, załadunkowych i składowych, ale to jest szereg powiązanych ze sobą działań okołoportowych, czyli jeden wielki, silny motor napędowy dla lokalnej gospodarki. Tak, wspomniał pan o tym, że port w Elblągu w jakiś sposób będzie komplementarny. Ale słychać również w dyskusji publicznej, że o zagrożeniu. Panie prezesie, tu pytanie do prezesa Mellera. Czy pan widzi jako prezes portu gdyńskiego zagrożenie ze strony portu w Elblągu? Nie, mimo że bardzo lubię tutaj kolegę mojego sąsiada, nie stanowi zagrożenia ani dla Gdyni, ani dla Gdańska. Port w Elblągu, jakkolwiek będzie miał bezpośredni dostęp do Zatoki Gdańskiej i będzie mógł, że tak powiem, w sposób dosyć prosty lokalizować swoje ładunki, to jednak jego parametry nawigacyjne, nie będą dla nas zagrożeniem. Dzisiaj statki pełnomorskie to jednak jest około 8-10 metrów zanurzenia, statki oceaniczne znacznie więcej. Port w Elblągu, z tego co pamiętam, będzie miał kilka metrów zanurzenia. Dokładnie, głębokość torów wodnych będzie wynosiła 5 metrów, czyli zanurzenie jednostek maksymalnie do 4,5 metra. Ale tak jak wspomniałem, na elbląskie warunki portu elbląskiego, to są to dla nas, nie jest dla nas to nowo. Takie warunki nawigacyjne istniały już w latach przedwojennych, a ten stan, który mamy zastany, to jest właśnie wynik tego marazmu i braku działalności, odejścia polskiej polityki od portów, od wody. Ja też widzę port w Elblągu jako pewne uzupełnienie. Możliwość transportu ładunków bezpośrednio właśnie Elbląg, okolice, czyli część północno-wschodnia naszego kraju. Widzę tutaj bardziej ruch barek o dzielności morskiej. Myślę, że tego typu jednostki pływające tam się powinny pojawić. Natomiast nie pojawią się statki, które rzeczywiście wymagają odpowiedniego zanurzenia. Więc uzupełnienie tak, konkurencja raczej nie. Tak, dobrze, ale jeszcze kontynuując ten temat,
Mamy dwa duże porty, Gdynia, Gdańsk, które są w stanie obsługiwać duże statki, ale również są w stanie obsługiwać małe statki. Czy w takim razie, no, jaki jest sens? Może mecenas Kochanowski. Obawiam się, że będę tutaj musiał pełnić do końca rolę niewiernego Tomasza, ale ktoś taki jest potrzebny. Mogę wziąć na siebie odium tej osoby. Panie prezesie, pan wspomniał o tym, że w latach 90. w Elblągu był chwilowy boom na przeładunki. Ja wtedy już w tym interesie też troszkę funkcjonowałem i niech pan mnie poprawi, ale czy nie było tak, że te kilka lat świetności to był okres działalności firmy Halex czy Haldex, znanego importera węgla rosyjskiego, który rzeczywiście w dużych ilościach był importowany i przeładowywany w Elblągu, przypływał na, o ile pamiętam, również rosyjskich statkach płaskodennych typu Volgobaut. Ja pracowałem kiedyś w Morskiej Agencji jako klark, więc strukturę z przewozów całkiem nieźle znam, mimo że jestem prawnikiem. Ale to była taka, powiedziałbym, złośliwie trochę toksyczna firma i to, że ona przestała działać, to dla gospodarki Polski może i tak źle już nie było, bo to, co oni robili, to było, no nie będę się tu wypowiadał. Haldex się skończył i skończyły się też te przewozy. I w związku z tym znowuż moja wątpliwość, czy tak jak pan prezes Meller odpowiedział na moje pytanie bardzo wyczerpująco, ja to przyjąłem wielkim zadowoleniem, bo dowiedziałem się, że inwestorem w porcie Gdynia de facto ma być ktoś, to jak nawiązuję do wypowiedzi pana prezesa Mellera, ktoś, firma również przewozowa, duży armator, przewoźnik kontenerowy. Mogę sobie tylko wyobrażać, który to będzie. Ich nie ma zresztą na świecie zbyt dużo, więc wybór jest niewielki. Ale wracając do Elbląga. Czy port w Elblągu robi jakieś symulacje, szacunki? Kto, jakimi statkami miałby tą żeglugę uprawiać? Innymi słowy, czy to będzie raczej na in, czy na out? Czy to będą statki, nie wiem, typu właśnie Volgobaut, takie ślizgacze płaskodenne, czy jakieś inne jednostki? Kto i co będzie woził do was? Bo byłoby oczywiście świetnie, gdyby tak było, ale pytanie jest, czy oprócz generalnego projektu ożywienia Elbląga i okolic, wspaniale, bo Elbląg trochę rzeczywiście podupadł, ja mam tego świadomość, też tam żeglowałem. Czy państwo macie jakieś konkretne wyobrażenie, jakie to byłyby statki i jakie to byłyby ładunki? Może za dużo oczekuję, ale jestem ciekaw. Oczywiście my takie analizy prowadzimy i projekty. Ostatnim takim dokumentem, który został opracowany, to była aktualizacja strategii rozwoju elbląskiego portu, właśnie oparta na podstawie realizowanej inwestycji budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. My również stworzyliśmy, właściwie Instytut Morski w Gdańsku przeprowadził analizy i rozeznanie rynku pod kątem jednostek, które miałyby u nas się poruszać. I faktycznie są to jednostki kabotażowe bliskiego zasięgu i jednostki tak zwane Volgobauty, czyli to barki płaskodenne. Ich nośność oczywiście jest ograniczona ze względu na ich zanurzenie, prawda? Do tego inne... To są częściowo statki żeglugi śródlądowej, tak, ale są to również statki morskie. My na dzień dzisiejszy w elbląskim porcie operuje jeden z takich statków o nazwie Tanais i on świadczy usługi transportowe do innych portów europejskich, głównie w Hamburgu i w Rotterdamie. Jak na jego możliwości, oczywiście ten tonaż jest ograniczony, ale przy tych nowych parametrach żeglugowych te jednostki, ich możliwości transportowe są znacznie większe. I tak jak wspomniałem, na warunki elbląskiego portu 4 tysiące DWT, 3,5 tysiąca DWT będzie w zupełności wystarczające. Ja chciałbym jeszcze przypomnieć, że w Elblągu funkcjonują zakłady metalurgii ciężkiej, między innymi General Electric, czyli były Zamek, później Alstom Power i właśnie ostatnio General Electric. Ale oprócz tego jest jeszcze, mało kto wie, FS McGear, istniały oddziały Rolls-Royce'a i również firma Stokota. Są to zakłady metalurgii ciężkiej, które one właśnie z jednej strony importują stal i blachy, a z drugiej strony eksportują swoje produkty. Między innymi właśnie do wspomnianych portów w Rotterdamie czy w Hamburgu. Dlatego liczymy na to, że po powstaniu właśnie tej nowej drogi dostępowej, skróconej drogi, która nie będzie zakłócona wymaganiami i obostrzeniami formalno-prawnymi obcego państwa, będzie możliwość dostępu właśnie większych jednostek o większym tonażu do właśnie tych wspomnianych portów. Oprócz tego chciałbym wspomnieć, że okręt elbląski i ściana wschodnia zresztą jest to duży rynek agro.
i my widzimy tutaj również duże zapotrzebowanie. Istnieją, funkcjonują w Elblągu doskonale firmy, które posiadają własne nabrzeża i elewatory paszowo-zbożowe, które właśnie ten rynek zaopatrują. I to jest kolejny taki, powiedzmy sobie, segment niszowy, który będzie mógł być poprzez Elbląski port i te nowe warunki nawigacyjne zapewniony. Oprócz tego no, chcemy wrócić do projektów Bałtycka Ukraina i Bałtycka Białoruś, gdzie będziemy mogli również obsłużyć tą ścianę wschodnią. Dziękuję bardzo. Dyrektor Jelonek, czy kilka słów na ten temat? Znaczy, mnie trochę niepokoi to maksymalne zanurzenie statków, jako że jako stary praktyk miałem okazję parę lat też pływać na takich mniejszych jednostkach kabotażowych tutaj i po Bałtyku i Morzu Północnym i powiem szczerze, że zanurzenie 4,5 metra na statki 90-metrowe to nie jest statek pod pełnym załadunkiem, tak? To są statki, które no, są załadowane połowicznie, tak? Czyli krótko mówiąc, rentowność żeglugi takich statków no, jest ograniczona, tak? Ze względu na to, że statki mają płacone jakby za ilość towaru przewożonego. Więc obawiam się, że te 4,5 metra to jest trochę mało. Statki, mówię, takie 90-metrowe to około 3 metrów zanurzenia, to jest statek na pusto, statek w ogóle bez ładunku. Także nie wiem, czy nie warto byłoby, pewnie już teraz jest za późno, ale że to ta droga powinna być bardziej pogłębiona. Mam jeszcze takie pytanie techniczne, w zasadzie dwa. Statki pływające przez strefę rosyjską, jakie maksymalne zanurzenie w tej chwili, powiedzmy, Elbląg obsługuje. No i taką ważną też techniczną rzeczą jest obrotnica w Elblągu. Jaką wy tam macie, jaka jest tam przewidziana, powiedzmy, w projekcie? Czyli jakie maksymalnej długości statki mogą się tam, że tak powiem, swobodnie obrócić, żeby wypłynąć? To znaczy na dzień dzisiejszy zanurzenie tych jednostek, o których mówimy, one wynosi 2,4 metra, czyli praktycznie jest to bardzo mało. Tak? Natomiast barki, które poruszają się po tym akwenie, po tych wodach rzeki Elbląg i Zalewu Wiślanego, ich nośność wynosi do 1200 DWT. I takie jednostki u nas się poruszają. Mówimy oczywiście o jednostkach pchanych. Jednostki samobieżne, ich nośność wynosi 800 DWT. I takie jednostki się poruszają, czyli po tej no, realizacji tej strategicznej dla nas inwestycji ta nośność zwiększy się dwukrotnie, prawda? Jeżeli chodzi o obrotnicę, my już mamy opracowaną koncepcję budowy obrotnicy. Maksymalna średnica wynosi 180 metrów, ale taka obiektywna średnica, ona wynosi około 144 metrów. Czyli długość tych jednostek, ona będzie oczywiście ograniczona również ze względów parametrów kanału, który będzie na samej Mierzei. Mhm, rozumiem. I też powiem szczerze, bo to na pewno Elbląg jest atrakcyjny, jeśli chodzi o klienta, tak? Bo powiedzmy sobie szczerze, w stosunku do Gdyni, patrząc na południe od nas, a jesteśmy na północy, no to Elbląg jest minimum 2-2,5 godziny bliżej każdego klienta, tak? Czyli każdy ładunek przewożony z Elbląga już z samej, powiedzmy, na samym początku już ma dużo łatwiejszą tą drogę, więc atrakcyjność jest spora. I patrząc też, mając jakieś tam doświadczenie dosyć spore z Rotterdamu, z Antwerpii, czyli z takich tych największych portów europejskich, jednym z ważniejszych, zawsze fascynowało mnie szczególnie właśnie te dwa porty. Jako że to są w sumie jakby niewielkie kraje, nie potrzebujące jakby wielkiej ilości tych produktów, ani wywożenia, ani przywożenia, no bo tam ludzi mieszka jakby mało, a mimo wszystko powiedzmy ilość ładunków tam przeładowywana była zawsze przeogromna. Jak patrząc na naszą skalę, no to jesteśmy jakby zupełnie gdzieś indziej, ale jednym jakby z głównych, jakby ktoś mi zawsze pytał, to co oni tam w tym Rotterdamie robią? Ja wiem, oni przeładowują z małych na duże i z dużych na małe. I myślę, że Elbląg tutaj powinien według mnie mieć jakby wręcz podpisane kontrakty, tak? Czy z portem w Gdańsku, czy z portem Gdyni, no bo jest idealnym rozwiązaniem, że część tych ładunków przychodzących do Gdyni czy do Gdańska, że była właśnie transportowana, jakby mówiliśmy tu o problemach drogowych, o problemach kolejowych, tak? A to byłoby rozwiązanie. Oczywiście problemem jakimś tam jest technicznym, bo Zatoka Gdańska jest morzem. Po zalewie mogą poruszać się, powiedzmy, jednostki żeglugi wewnętrznej.
które morskie nie... i śródlądowe. I śródlądowe, tak. Na Zatokie Gdańsko-Śródlądowym chyba nie da rady, nie? Więc muszą spełniać inne te warunki. No ale to są też różne kwestie legislacyjne i powiedzmy sprawy bezpieczeństwa, żeby jednostki takie z mniejszym zanurzeniem po prostu byłaby szansa, że ten ruch tam by był tak zwany stały, tak? Czyli krótko mówiąc cały czas tam pływały na tej linii, nie? Więc myślę, że to jest taki warty punkt rozpatrzenia. Oczywiście jak najbardziej. My właśnie mamy te aspiracje, żeby, tak jak wspomniałem, stać się takim portem satelitarnym, quasi-modo portem fiderowym dla właśnie tych dużych portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki państwa. My prowadziliśmy już rozmowy parę lat temu również z firmą DCT, z terminalem DCT, natomiast zawsze padało jedno stwierdzenie. Zapewnijcie nam dostęp, zróbcie kanał. Kanał przez Mierzeję Wiślaną dopiero dotychczas był rozpatrywany tylko w formie opracowań naukowych, badań środowiskowych. Obecnie ta inwestycja jest już realizowana. Także my już widzimy duże zainteresowanie i myślę, że to jest teraz największa szansa, żeby właśnie do tych rozmów powrócić i powoli zacząć opracowywać nowe rozwiązania logistyczne. Czas nas goni, także musimy zamknąć ten temat. Najistotniejsze jest to, że przez kilkaset lat port w Elblągu istniał, pracował, rozwijał się, dopóki miał swobodny dostęp. Teraz ten dostęp poprzez przekop Mierzei przywracamy. Także no, powinno być tak, że port w Elblągu znowu będzie pracował i się rozwijał. Tak jak mówię, czas nas goni, w związku z tym przejdziemy do następnego tematu. Energia odnawialna. Temat wydawałoby się daleki od portów morskich, ale ostatnio energia odnawialna realizuje się u nas poprzez budowę farm wiatrowych tutaj u nas na Bałtyku, w naszej strefie ekonomicznej. Jak panowie widzą wpływ naprzód budowy farm odnawialnych, potem ich eksploatacji na sytuację naszych portów? Może pan prezes Meller w pierwszej kolejności. Tak, jeżeli chodzi o energię odnawialną i budowę wielkich farm wiatraków na morzu, ponieważ lokalizacja tych farm to jest mniej więcej wysokość Ustki, w związku z tym lokalizacja portu Gdynia jako portu morskiego, który może spełnić warunki portu instalacyjnego, no jest najlepsza. Jeżeli chodzi o porty serwisowe, to na pewno tutaj będziemy mieli do czynienia z tymi portami mniejszymi, z których jest na te farmy znacznie mniejsza odległość. Analizowaliśmy, rzeczywiście port Gdynia ma dzisiaj najlepsze położenie do tego, żeby zwozić wiatraki w częściach, następnie w porcie je montować, większą całość i wywozić już na miejsce montażu. Ponieważ jest to olbrzymi projekt popierany przez rząd, jako wymóg również przez Unię Europejską, żebyśmy odchodzili od tradycyjnego, konwencjonalnego paliwa, którym jest węgiel, więc na pewno ten projekt będzie realizowany. Mówi się o tym, że koniec 2024 roku to pierwszy prąd, który popłynie z farm morskich, który będzie zasilał nasz kraj. Dla portu Gdynia jest to bardzo ważne ze względu chociażby na prestiż, chociażby na to, że w tym wielkim projekcie mogą współuczestniczyć również inni, łącznie z gminami. Z gminami zresztą podpisaliśmy ponad rok temu porozumienie o tym, że będziemy w ramach tego projektu współpracować, albowiem będzie potrzeba wielu obszarach pomocy w sensie budowy.
to są place składowe, to są chociażby biura dla pracowników, to są hotele, więc jest to projekt, który realizowany w naszym kraju, no i mam nadzieję właśnie w porcie Gdynia, przyniesie również całemu otoczeniu wpływy niebagatelne. Projekt offshore'u tego w całości jest liczony na ponad 100 miliardów złotych, więc jest to rzeczywiście kwota, o którą warto zawalczyć. Oczywiście w tej kwocie mieszczą się również zakupy i to zagraniczne zakupy. Dzisiaj Polska nie jest producentem generatorów, natomiast będziemy musieli je kupić w zagranicznych firmach. Natomiast sporo elementów niezbędnych do offshore'u, jak i cały proces montażu może się spokojnie odbywać tutaj na terenie naszego państwa i mamy nadzieję, że Port Gdynia będzie właśnie takim graczem, dzięki któremu wszyscy naokoło również odczują pewne korzyści z tego projektu. Dziękuję. Panie mecenasie, jak pan widzi tą sytuację? Dziękuję. Tym razem jak najbardziej pozytywnie, żadnych wtrętów, żadnych wątpliwości. Tak się składa, że ja współpracuję z jednym z trzech koncesjonariuszy, którzy będą tutaj budowali farmy. Nie mogę wchodzić w szczegóły, no to jest jakiś tam doradztwo prawne na jego rzecz świadczy, więc widzę nieco z boku, jak to wygląda. Moja refleksja jest tylko taka, że w tej chwili wszyscy wiedzą, że to musi być zrealizowane, że wiadomo, kto to będzie robił ogólnie, gdzie, mniej więcej za ile. Pieniądze pewnie się znajdą, Unia się dorzuci. Natomiast pytanie jest takie, kto to fizycznie będzie robił? To znaczy, kto zapewni wykonawstwo, bo inwestora mamy. Są to ci trzej inwestorzy, ale oni będą musieli mieć wykonawców. Nie wiem, jakie są w tej chwili prowadzone rozmowy z kim, natomiast myślę, że dla interesów Polski, nazwijmy to górnolotnie, a więc i dla portu Gdynia istotne jest to, żeby ten udział nasz był również maksymalnie duży w zakresie samej budowy. Wytwarzania instalacji, obsługi tych urządzeń, żeby nie było tak, że nagle się okaże, że z jakichś tam powodów te turbiny będą przyjeżdżały na montaż, no nie z Gdyni, tylko, bo ja wiem, z Roztoku, z Malmy, gdziekolwiek indziej, mimo że dalej nagle się okaże, że tak jakości jest. Żebyśmy w związku z tym wszyscy zadbali o to, żeby ten proces był maksymalnie, że tak powiem, dokonywany z naszym udziałem. I byłoby wspaniale, gdyby Gdynia rzeczywiście była tym centrum budowy farm, bo są to gigantyczne pieniądze, wielkie inwestycje, to jest wiele lat pracy dla mieszkańców Gdyni i okolicy. Tu nie ma żadnych wątpliwości, że to musi być realizowane i musi być realizowane tutaj, a nie gdziekolwiek indziej. Dwie godziny temu brałem udział w panelu poświęconym właśnie instalacjom, między innymi instalacjom offshore i kwestii tego, kto będzie zapewniał flotę i jednostki do tych inwestycji. Jakoś tak się złożyło, że na tym panelu byli przedstawiciele polskich armatorów, stoczni, firm menedżerskich, natomiast zabrakło tych, którzy te elektrownie mają budować. No, w panelu nie zjawił się, a nie tylko jako panelista, ale i na sali. Nikt, kto by się przyznał, że pracuje dla tych firm. To było dosyć dziwne moim zdaniem, bo skoro się zjawiają wszyscy ci, którzy chcieliby robić, tylko nie ma głównych inwestorów. Więc to znowuż wątpliwość, ale tym razem skierowana w zupełnie innym kierunku. Natomiast co do tego, że Gdynia to powinna robić, trzy razy tak. Dziękuję. Dziękuję. Dyrektor Jelonek, ale tak króciutko dwa słowa. Bo chciałbym jeszcze, żeby mogły tutaj paść pytania z sali. Oczywiście, że popieram całym sercem jakby ten projekt. Myślę, że też tutaj powinna powstać szansa, no bo te farmy jak już powstaną, to muszą też być obsługiwane przez takie małe stateczki specjalne się buduje. I one by mogły, tak powiem, być, pracować z tych różnych właśnie małych portów typu Ustka, Kołobrzeg,
Więc to będzie szansa rozwoju też dla tych miast. Będzie też to dodatkowe miejsce pracy jakby dla polskich marynarzy. No, pytanie jest teraz, czy zajmie się tym jakaś polska firma, czy znowu jakaś firma zagraniczna po prostu umieści tam swoje statki i niekoniecznie na przykład z polskimi marynarzami. Oczywiście zanim jeszcze jakby powstaną fizycznie te same wiatraki, no to one jakby same w sobie nic nie dają, tak? Są potrzebne kable. Moja firma między innymi ma w menadżmencie statki takie kablowce, które właśnie układają te kable, ale są to oczywiście znowu statki zagraniczne, na których mamy też załogi międzynarodowe, a fajnie by było, gdyby jakaś właśnie polski armator poszedł też w tą stronę i takie kablowce właśnie kupił, tak, czy już używane, czy no bo nowe powiedzmy, no to trochę parę lat budowy trwa takiej jednostki. No i to są jakby kolejne dodatkowe miejsca pracy i takiej stałej, bo te rzeczy to cały czas trzeba jakby konserwować i tak dalej. Te statki obecnie, na przykład te kablowce, praktycznie nie, żaden kryzys ich nie obejmuje, tak? Różne kryzysy przechodziliśmy teraz i offshore jakby sam w sobie nie najlepiej się ma. Teraz kryzys związany z tym COVID-em, statki pasażerskie stanęły. Kablowce mają naprawdę na parę lat do przodu rozpisane, że tak powiem, miejsca, gdzie będą pracować, bo tej pracy jest bardzo dużo dla nich. Dziękuję. Dyrektor Zgliński, czy pan widzi szansę dla Elbląga, jeżeli chodzi o no, budowę, to może mniej, ale eksploatację farm wiatrowych? Znaczy, tak jak wspomnieliśmy, jest to duża szansa dla wszystkich portów, które są zlokalizowane w pobliżu, czy to Zatoki Gdańskiej, czy Akwenu Morza Bałtyckiego, czy nawet Zalewu Wiślanego. Wszystko zależy, gdzie te projekty będą realizowane. Póki co nie słyszałem, aby farmy wiatrowe miały powstać na Zalewie Wiślanym czy też na Wysoczyźnie Elbląskiej, chociaż istnieją tam doskonałe warunki. Jeżeli te farmy miałyby tam powstać, idealnie wpiszemy się jako zaplecze obsługi technicznej. Tak? A jako jeden z najlepszych przykładów, gdzie porty mogą obsłużyć budowę farm wiatrowych, chciałbym podać port Sassnitz w Niemczech, który funkcjonował jako port współpracujący z portami obwodu kaliningradzkiego w zakresie przyjmowania promów kolejowych. Natomiast wskutek całej sytuacji geopolitycznej, niekorzystnej zresztą, ten port no, stracił bardzo dużo na tych ładunkach, ale znalazł swoją niszę właśnie jeżeli chodzi o farmy wiatrowe. Do tego stopnia, że właśnie w Sassnitz powstały zakłady, które izolują między innymi te rury podestowe pod instalacje tych wiatraków. Dziękuję bardzo. No, tym razem widzę, że jest pełna zgoda, bo faktycznie jest to szansa i co do tego nie ma wątpliwości. Proszę Państwa, teraz chwilę mamy czasu na pytania z sali. Czy ktoś chciałby? Bardzo proszę. Maciej Pawłowski. Chciałem spytać, czy Elbląg brał pod uwagę możliwość rozwoju jak gdyby turystycznego tego rejonu po wybudowaniu przekopu, bo wydaje mi się, że będzie wielki trend do budowy przystani żeglowych właśnie wzdłuż tego wybrzeża, co pan nazwał Wysoczyzna Elbląska od Suchacza, przez Tolkmicko do Fromborka, bo ja miałem wrażenie, to było wiele lat temu, że ta część właśnie Wysoczyzny była taka zaniedbana, ospała, rolnicza. W Tolkmicku były zakłady przestwórstwa owocowego, nie wiem, czy dalej istnieją. Już nie. No właśnie. Ale czy właśnie, bo wydaje mi się, że będzie wielki boom, jeśli chodzi o żeglarstwo, turystykę po prostu. To jest kolejna rzecz, której ze względu na ograniczony czas nie powiedziałem. Rozwój turystyczny regionu, tak jak pan wspomniał, istnieją duże ośrodki turystyczne, Frombork, Tolkmicko, ale również Kadyny
I to po stronie województwa warmińsko-mazurskiego, ale później po stronie województwa pomorskiego mamy przecież Krynicę Morską, Sztutowo, Korty Rybackie i tak dalej. I w ramach pętli żuławskiej zostały wykonane modernizacje i budowę nowych przystani i marin, tak jak pan wspomniał. Marin, do których na dzień dzisiejszy obywatele Unii Europejskiej nie mają dostępu od strony wody. Dostępu, który nie jest niczym zakłócony, prawda? Musimy również pamiętać, że od Elbląga, rzeką Elbląg w stronę Pojezierza Iławskiego, mamy unikatowy w skali światowej system pochylni. Pochylni, które nie występują nigdzie na świecie, bodajże chyba jest w Kanadzie, istnieją, ale nie funkcjonują. Tutaj funkcjonują i dużo środków unijnych, dużo środków z funduszy unijnych zostało przeznaczonych właśnie na modernizację chociażby systemu pochylni i całego kanału. Czyli jest to niewątpliwie wielka atrakcja turystyczna, szczególnie dla właścicieli jachtów i wielbicieli sportów motorowodnych. Dlatego akwen Zalewu Wiślanego to jest taki akwen niewykorzystanych możliwości. I to, co pan powiedział, jest możliwość, jest teraz okazja do tego, aby te mariny właśnie zaadoptować, przystosować, zmodernizować, tak aby pojawiła się w nich jakość europejska przyjęcia właśnie tego turysty wodnego. Obecnie zostały zakończone inwestycje Urzędu Morskiego, chociażby we Fromborku, czy również w Tolkmicku, gdzie zbudowano, zmodernizowano nowe nabrzeża i dostęp właśnie do basenów portowych w Tolkmicku i we Fromborku. Także te inwestycje, one już się toczą. Część z tych inwestycji została zrobiona. Natomiast jeżeli by zostanie zakończona inwestycja budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, ja jestem przekonany na 100%, że te mariny się zapełnią. A jeżeli się zapełnią, wtedy odbuduje się ten cały potencjał turystyczny i okołoturystyczny. Dziękuję bardzo. Ponieważ jesteśmy już po czasie, jedno jeszcze pytanie, jeżeli ktoś chciałby zadać. Nie widzę, w związku z tym serdecznie dziękuję. I myślę, że no, taką optymistyczną prognozę możemy wyciągnąć z tej naszej dyskusji, mimo tutaj pewnych kontrowersji co do budowy portu zewnętrznego, to jednak myślę, że wszyscy się zgadzamy co do tego, że port w Gdyni powinien się rozwijać. Przekop i nowa droga wodna do Elbląga powinna powstać, bo to przyczyni się do rozwoju portu, a nie tylko portu, a również i regionu. Dziękuję bardzo panom prelegentom. Dziękuję państwu za obecność.